Dotychczas wzrastaliście w swoich rodzinach. Rodzice przekazali wam życie. Rodzice zadbali, żebyście byli nie tylko ich dziećmi, ale byli dziećmi Bożymi. Zadbali o to, żeby was po chrześcijańsku wychować, żebyście przyjęli sakrament pokuty, sakrament Eucharystii, sakrament bierzmowania. Czyli was wychowywali. Ale przyszedł taki moment w waszym życiu, kiedy odkryliście powołanie małżeńskie. I odkryliście siebie nawzajem. Bo przecież osoby, które się łączą, nie są dla siebie przypadkowe. Osoby, które się łączą w związku małżeńskim, wcześniej się poznają. Dają sobie dużo czasu, żeby rozmawiać na temat małżeństwa, rozmawiać na temat życia rodzinnego, zanim decydują się na małżeństwo. I wy tę decyzję macie już za sobą, bo podjęliście ją, że pójdziecie razem przez życie, że założycie nową rodzinę, że wyjdziecie ze swoich rodzin, oczywiście nie zrywając tych więzów, ale założycie nową rodzinę. I dziś chcecie, żeby nie tylko rodzice was już pobłogosławili przed wyjściem tutaj do kościoła, ale chcecie, żeby was pobłogosławił sam Jezus Chrystus. Chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa. I on jest dla was ważny. Bo gdyby nie był ważny, poszlibyście od razu na salę weselną. Poszlibyście się od razu bawić razem z gośćmi. Ale sakrament małżeństwa jest dla was ważny. Ja myślę, że z katechesy pamiętacie, co daje człowiekowi sakrament małżeństwa. Że uświęca miłość małżeńską. Że w sakramencie małżeństwa następuje przekazanie sobie praw do siebie. Że za chwilę będziecie mówić do siebie, mogli mówić do siebie, to jest moja żona, to jest mój mąż. Będziecie mianowicie tu przed Bogiem i nami wypowiadać słowa, które są istotą sakramentu małżeństwa. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Moi drodzy, to jest zadanie dla was na całe życie. Przed chwilą pięknie święty Paweł tutaj do was mówił, jaka powinna być wasza miłość. Że miłość powinna być wierna, że powinna być cierpliwa, że łaskawa, że pokorna, że powinna umieć przebaczyć, prawdziwa. I trzeba, żebyście mianowicie starali się o taką miłość. Miłość to nie tylko uczucie. Bo gdybyście chcieli budować swoje życie małżeńskie, rodzinne na uczuciu, to wiecie, jakie uczucie jest. Że uczucie nie przetrwa. Bo przecież w życiu małżeńskim, rodzinnym są różne sytuacje. Ale jeżeli jest naprawdę prawdziwa miłość, to przetrwa wszystkie kryzysy, które w małżeństwie czasem się pojawiają. Dlatego, moi drodzy, od dzisiaj rozpoczynacie pracę wspólnie nad swoją miłością. Dlatego do tego tekstu często sobie zaglądajcie, żeby sobie przypomnieć, czy nasza miłość małżeńska już osiągnęła taką cechę, czy jeszcze musimy nad tym popracować.
Ta miłość ma być wierna. Jeżeli jest prawdziwa miłość, to nie ma problemu z wiernością i nie ma problemu z uczciwością. Moi drodzy, w tym budowaniu tej miłości nie jesteście sami. Bo sakrament małżeństwa ma to do siebie, że Jezus jest obecny w waszym małżeństwie i będzie wam delikatnie podpowiadał. Gdzieś tam Jego głos będziecie słyszeć, jeżeli będziecie chcieć usłyszeć. A myślę, że tak. I wtedy budujcie na tych wartościach, które Pan Jezus wam proponuje. Czytałem Ewangelię, że macie budować dom na skalę. Chodzi o tutaj, że tą skałą jest Jezus Chrystus. Że ten dom rodzinny, dom małżeński macie budować na wartościach ewangelicznych. Na prawdzie, na miłości, na sprawiedliwości, na uczciwości. I na pierwszym miejscu na Panu Bogu. Jest takie powiedzenie, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Dlatego, żebyście nie budowali czasem waszego życia małżeńskiego, rodzinnego, zabiegając o te sprawy mało istotne, drugorzędne. Dbajcie o to, co jest najważniejsze. Dbajcie, pielęgnujcie miłość, żeby mianowicie między wami była jedność. Bo to jest istota. Dbajcie o to, żebyście byli prawdziwie szczęśliwi. Bo przecież pragniecie szczęścia we dwoje. Moi drodzy, powiedziałem, że dzisiaj zakładacie nowe rodziny. Cieszymy się, że w parafii pojawia się kolejna rodzina. Kolejna rodzina, która będzie tutaj zamieszkiwać na terenie naszej parafii. I będę się cieszył, patrząc na wasze życie małżeńskie, patrząc na wasze życie rodzinne. Będę się cieszył, kiedy mianowicie pojawi się owoc waszej miłości. Będą się cieszyć także wasi rodzice, kiedy będą widzieć, że jesteście szczęśliwi, kiedy jesteście dla siebie mili, serdeczni, życzliwi. Moi drodzy, zechciejcie te wartości, które proponuje Pan Jezus, a nie świat. Bo świat proponuje antywartości. Przeciwko małżeństwu, przeciwko rodzinie. Nie jest za jednością, nie jest za nierozerwalnością. Dlatego wy pokażcie, że będziecie iść inaczej. Że będziecie iść tak, jak Chrystus chce. Bo to jest najpiękniejsza droga. To jest najpiękniejsze małżeństwo. To jest najpiękniejsza rodzina. Starajcie się, żeby w waszym domu były znaki chrześcijańskie. Te pamiątki, które dzisiaj przynieśliście do poświęcenia. Obraz, Pismo Święte, różaniec. Niech one będą zawsze w waszym domu na miejscu takim honorowym. Niech wam przypominają dzisiejszy dzień. Niech wam przypominają te zobowiązania, które wynikają z sakramentu małżeństwa. I starajcie się o to, żeby mianowicie wasz dom tętnił życiem chrześcijańskim. Żebyście wszystkie uroczystości rodzinne, uroczystości chrześcijańskie przeżywali po chrześcijańsku. I to zależy od was. Ja myślę, że tutaj Marcelina na pewno o to zadba, znając jej przeszłość życia. Przecież od pierwszej klasy ją uczyłem. Myślę, że Dawid też. Także nie będzie mianowicie problemu, żebyście mianowicie w tym duchu tworzyli swój dom, w tym duchu tworzyli swoją rodzinę. Moi drodzy, usłyszycie dzisiaj wiele pięknych życzeń. Będą się powtarzać te życzenia. Ale myślę, że wszyscy, którzy tutaj są, będą wam życzyć jak najlepiej. Ja też wam życzę dzisiaj, żebyście mianowicie wytrwali w tej miłości, wierności, uczciwości. Żebyście byli pięknym małżeństwem, żebyście byli piękną rodziną. Amen.